Witajcie, kochani. Jezus jest blisko, w zasięgu twojej ręki. Popatrz w lewo, popatrz w prawo, a zobaczysz go. Posłuchaj mnie chwilę. Chcę ci powiedzieć, a w zasadzie opowiedzieć, jak w 2017 roku spotkałam się z żywym i prawdziwym Bogiem. Mam na imię Ania i mam 34 lata. Przyjacielu, zanim spotkałam się z Jezusem, przez 33 lata żyłam grzesznym życiem, tak jak większość z was, bo Słowo Boże mówi, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I nie ma ani jednego sprawiedliwego. Moje życie wyglądało mniej więcej tak. Wychowałam się w rodzinie religijnej. Uważałam się za pobożną i dobrą osobę, jak wielu z was się uważa. Ale tak naprawdę nie znałam Boga taki, jaki On jest. Ten system religijny, w którym teraz żyjecie, on wykrzywia obraz Boga. Żyłam w zwiedzeniu, że Bóg zsyła na ludzi choroby, cierpienia, wojny, głód, ubóstwo. A to wszystko jest nieprawda. Bóg taki nie jest. Bóg jest dobry, ale jest również sprawiedliwy. Myślałam, że przez choroby i przez cierpienia Bóg chce mnie czymś doświadczyć, przeprowadzić przez coś, wystawić na próbę, napomnieć, ale dziś wiem, że to wszystko jest kłamstwo i że to nie pochodzi od Boga, bo Słowo Boże mówi, że w ranach i sińcach jest nasze uzdrowienie. Chrystus poniósł każdą chorobę, każde zniewolenie, każdą patologię, wziął na siebie. Po to, abyśmy teraz byli od tego wolni. Tylko trzeba w to uwierzyć. Trzeba sięgnąć do Słowa i zobaczyć, że to jest jedyna prawda. Nie bądź bierny, bądź czynny, bierz udział i czytaj Słowo Boże, a dowiesz się, jaka jest prawda. Przyjaciele, grzech prowadzi do powolnej agonii. A agonia prowadzi do śmierci. I tak było w moim przypadku. Nie chciało mi się żyć. Miałam myśli samobójcze. I zadawałam sobie pytania, gdzie jest Bóg? Gdzie On jest, skoro moje życie się sypie? I nie chce mi się żyć już na tym świecie. A teraz wiem, że On był blisko. Tylko ja byłam do Niego odwrócona plecami, tak jak każdy z was. I wiecie co? Szukałam szczęścia w przyziemnych rzeczach, które oferuje ten świat. Związałam się przez kilkanaście lat ze starszym mężczyzną, bo szukałam bezpieczeństwa. Nie tylko tego takiego w życiu, ale i finansowego. I dziś nie wstydzę się o tym powiedzieć. Cudzołożyłam, tak to się po prostu nazywa. I jeżeli dzisiaj ty jesteś w takim samym stanie, to chcę ci powiedzieć, że jest to cudzołóstwo i jest to grzech. Kiedy moje życie wyglądało tak, jak wam teraz opowiadam, pojawiła się na mojej drodze pewna osoba, która powiedziała mi Ewangelię. Która powiedziała mi, że czytała Pismo Święte. I tak samo zareagowałam, jak wy, śmiejąc się jej w twarz, że co ona w ogóle mówi. Kilkanaście dni, może tygodni później, kiedy byłam w kryzysie, nie wiedziałam już, co mam ze sobą zrobić. Albo się zabić, albo łyknąć może jakieś tabletki, może sięgnąć po alkohol i zapomnę na chwilę. Została mi jeszcze jedna możliwość, ostateczna, jaka jest dla każdego człowieka. Ze szczerego serca i ze łzami w oczach, w swoim pokoju, zawołałam do Boga. Jeżeli jesteś, to mi pomóż. I wiecie co? Po kilku dniach
pojawili się na mojej drodze ludzie, narodzeni z Bożego Ducha, którzy poznali Jezusa. I oni poprowadzili mnie w modlitwie pojednania. I właśnie wtedy, w 2017 roku, czyli około niespełna półtora roku temu, oddałam swoje życie Jezusowi. Ustanowiłam, że jest On moim Panem i Zbawicielem. Dziś nie wstydzę się tego, że jestem tutaj i głoszę i mówię Ci o Jezusie. Dziś mam nową tożsamość w Chrystusie. Dziś jestem nowym stworzeniem. Mój stary człowiek umarł. Jestem całkowicie nowa. Mój duch, który był martwy, jest żywy. I teraz wiem, że mam relację z Bogiem. Nie muszę już w Niego wierzyć, bo ja wiem, że On jest. On stoi tutaj koło mnie i patrzy na Ciebie. I czeka, abyś przez prosty akt decyzji, przez swoją wiarę, taką jaką masz, zawołał do Niego ze szczerego serca i przyjął Go jako Pana i Zbawiciela. Unisz się, ponisz swoje ego, wyznaj, że jesteś grzesznikiem. Uwierz w to, że Jezus Chrystus poniósł na krzyż każdy twój grzech, każdą twoją chorobę, każdą twoją patologię. Uwierz w to. Wyznaj ustami swymi, że Jezus jest twoim Panem. I uwierz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, a zbawiony będziesz. Przyjacielu, zaryzykuj. Ja zaryzykowałam. I powiem Ci, że jest to najlepsza decyzja, jaką w swoim życiu podjęłam. Dziś jestem szczęśliwą osobą. Dziś mam nowe życie. Ale to od Ciebie zależy. Czy wybierzesz życie, czy wybierzesz śmierć. Bóg jest dobry, ale jesteś sprawiedliwy. I kiedy staniesz na sądzie, On Ci się nie zapyta, czy pomagałeś mamie, tacie, ciotce czy wujkowi. Tylko co zrobiłeś z ofiarą Jego Syna. A wtedy będziesz w wielkich tarapatach, jeżeli pogardziłeś tą ofiarą. Słowo Boże mówi, że miłosierdzie jest ponad sądem. Dziś jest dzień zbawienia. Dziś masz swoją szansę oddać swoje życie Jezusowi. Przemyśl to, co do Ciebie mówię. Ja dzisiaj wiem, że po śmierci idę do nieba. A Ty? Zadaj sobie to pytanie w sercu. Zadaj sobie to pytanie w sercu. Dziś śmiejesz się z tego, co do Ciebie mówię, ale w niedzielę biegniesz do kościoła i tam już się nie śmiejesz. Zadaj sobie pytanie, czy tak naprawdę znasz Boga? Czy tak naprawdę wiesz, kim jest Bóg i kim jest dla Ciebie w Twoim życiu, o ile w ogóle jest? Przyjacielu, nie zwlekaj, bo nie możesz dodać chwili do swojego dzisiejszego nawet dnia. Przyjmij to słowo, które do Ciebie mówię. Unisz się i ponisz swoje ego. Ojcze, ja modlę się i ja dziękuję Ci za te osoby, które miały otwarte serca na prostą Ewangelię, które przyjęły ją. Duch Święty, dziękuję Ci za to, że Ty wykonujesz swoją pracę i przekonujesz tych ludzi o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Dziękuję Ci, Ojcze, za nowe narodzenia. Dziękuję Ci za każdego człowieka, który w swoim sercu podjął decyzję i ustanowił Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Ojcze, ja uwielbiam i ja wywyższam Twoje święte imię tu na tym miejscu. Przyjacielu, zaryzykuj i podejmij tą decyzję jeszcze dziś. Nie zwlekaj.